Siemanko, witam was bardzo serdecznie, panie panowie, z tej strony Swiatek jak Świętek i witam was w kolejnym odcinku, oczywiście z Farming Simulator, aż mi strzeliło w okciach 2017, oczywiście, wraz ze mną jest Patryk, jak najbardziej. Halo, halo, ale się wystraszyłem, nie, bo żeś tak podniósł głos na początek w porównaniu do tego, co mówiłeś przed chwilą. No i witamy was oczywiście, tak mówię, w kolejnym farmingu, panie panowie, Fichtelberg przed wami i dzisiaj sobie ogarniamy. Patryku, czyń honory, czytaj pierw piękną rymowankę, a ja zabieram się w sumie za ogarnianie, ponieważ mamy tutaj niemały burdello capello, bym powiedział. Ale przecież mówiłem, że to jedynie jest ta jedna, którą, no... No to czytaj, trudno. Dobra. Mamy, panie panowie, tylko jedną rymowankę, ale ona i tak... Znaczy, inaczej, wielki ukłon w stronę twórcy, którego nikt za chwilę usłyszycie, ale jedna tam kwestia nam się nie podoba, ponieważ troszkę inna, no można powiedzieć, uraża innych twórców, ale sam wierszyk naprawdę jest, po pierwsze, długi. Bardzo długi, więc naprawdę wielki ukłon za to, że chciało mu się to robić. I no mimo wszystko trzeba go nagrodzić, bo naprawdę innych rymowanek jako takich fajnych nie było, więc postarajcie się bardzo, bardzo, bardzo mocno, a wtedy oczywiście dostaniecie pozdrowienie w kolejnym odcinku. Tymczasem no Patryk tam szuka, a ja tak mówię... Mam to. No i czytaj. Ja się screenuję zawsze. Tak więc dzisiaj pozdrawiamy bardzo serdecznie Fikos998, miłośnik prawdopodobnie straży pożarnej. Żółwiczek dla ciebie, mistrzu, tak. Pozdrawiamy cię bardzo, bardzo serdecznie i dziękujemy za czas w sumie poświęcony, bo no jakby nie było, troszkę czasu musiało ci to zająć. Czytaj! Teraz pół godziny czytania. Dobra. Gdy się nudzisz i co robić nie masz, włączaj światła i gitara siema. On na pewno zawsze cię rozśmieszy, a oglądać mogą go nawet dzieci. Wszystkich lubi, szanuje, nie jak inne tempe. To jest właśnie ten moment, który nam się nie podoba. Oczywiście nie mam nic do tego, że nikt nie naśladuje jego. Lecz gdy przyjdzie co do czego, wtedy zdziwisz się kolego. Jest to sama rymowanka, ale również zachęcamy łącznie z tym do zostawienia łapki w górę oraz napisania rymowanek pod tym odcinkiem, gdyż w ostatnim czasie jest ich bardzo mało i nie masz czego wybierać. Dokładnie. I naprawdę postarajcie się, ponieważ wszystkie rymowanki typu łokieć pięta oraz... jak tam było jeszcze? Siekiera motyka, łokieć pięta, to wszystko od razu odrzucamy, ponieważ to jest, panie panowie, że tak powiem... No zbyt takie, można powiedzieć, oczywiste i troszkę niepasujące, no nie oszukujmy się, łokieć pięta jest to tekst wiadomo kogo, nie muszę nawet chyba ludzi przedstawiać, tekst siekiera motyka, tak. No to jest no, zbyt, można powiedzieć, taki... Oklepany, dokładnie, więc postarajcie się troszkę i powymyślajcie coś takiego, przynajmniej troszkę swojego i no kurczę, no... Każdy by chciał jak gdyby pozdrowienia, więc troszkę trzeba się tutaj, znaczy każdy, no wielu z was, o może tak, więc no. Po prostu no musicie się tutaj troszkę chociaż wykazać, bo nie oszukujmy się. Panie kolego, ja się tak dziwię, czego ten header tak inaczej wygląda, on przecież ma automatycznie zakładany stół do rzepaku, no. No. Panie kolego, dobra. Takie rzeczy. A czekaj, to wchodzi jutro, tak? Tak jest. A to co było wcześniej na sobotę? Na sobotę, tak więc panie panowie, informacja, którą chciał wam Patryk zapewne przekazać. W sobotę koniecznie obejrzyjcie odcinek z mapy podstawowej, ponieważ będzie bardzo ważna informacja na temat tego, gdzie będzie można mnie spotkać w maju. Będzie bardzo, bardzo jeden fajny i wielki... Turniej farminga, nie? Turniej farminga, dokładnie. Dużo, przede wszystkim tak. Będzie turniej farminga, ale będzie można się po prostu ze mną spotkać. Będzie naprawdę fajna impreza organizowana przez... pewną, można powiedzieć, organizację, więc więcej informacji, tak jak mówię, już w sobotę na... A, mnie oko boli! W sobotę na kanale, w odcinku ze zwykłej mapy, z tej podstawowej mapy. O, oko! Tak. I tam po prostu dowiecie się wszystkiego, więc naprawdę bardzo, bardzo polecam obejrzeć właśnie owy odcinek. Dlaczego mnie to oko tak boli? Nie wiem, ale teraz tak, pytanie. Mam jęczmienia, różkę na przyczepce. No. Co ja mam z nim zrobić? Kolego, a jaki jęczmień stoi cenowo? 1080. A nie oko boli, no masakra! Co je wydup? Mam łóżeczkę w sumie. No. Nie. W każdym bądź razie, no...
Jak tylko założę okulary. Masakra. W każdym bądź razie. Ja już wracam. Aha. Weź mnie tu podjedź, kurde, tym. Panie kolego, przyczepką. Na header. Bo ja tutaj się nie pomieszczę, Ja tyle pól zniszczyłem tym. No właśnie zauważyłem, ci powiem. Ale weź podjedź, zabierzesz to, po prostu, no. No, wiesz o co chodzi. Dobra. W każdym bądź razie. To jest dramat. To absolutnie, to jest tak, dramat. To jest minus tej mapy, że są bardzo wąskie przejścia. No. Bardzo, bardzo wąskie, ale czekaj, bo ja tutaj mam w wioskince jeszcze 12, prawie 13 ton, tysięcy litrów, żeby nie było, rzepaka, a rzepaka stoi nam za 2,400, 2,200 i pół. Ja bym to sprzedał, szczerze powiedziawszy. Muele! Musiałbym, o Boż! Musiałbym dojechać aż do Muele. Ciaponga to jest. No. No a gdzie do Ciaponga się wsypuje? Do Ciaponga się wsypuje, tak jest, na górze. Na górze po prawej gdzieś. Koło 34, między 34 a 12, więc... Opłaca... Dlatego jęczmień też się nie opłaca tam, a masz na dole ten... Za 7 dolarów mniej. No nie, no rzepak akurat się ci powiem opłaca, bo jest różnica 200, 300, no 400 dolarów. Euro, znaczy się. No maybe, maybe. Tak, więc ja lecę, panie panowie, bo naprawdę w sumie zapomnieliśmy, co tutaj się działo ostatnimi czasy. Co najważniejsze, majster, ogarnij proszę cię jakiegoś ciągnika, a tych ciągników troszkę tu mamy na tej serii, jakby nie było, żeby już siał pole numer 8, 1, 1, 8, 3, 1, 3, 8. Nie rozdwoję się. Ponieważ tam już jest prawie, że w połowie zakultywowane pole. A właśnie, czekaj, sprawdzimy z ciekawości, czy na pewno działa modyfikacja na ten. Nie, ona nie działa chyba. Jak nie, działa. Tylko czekaj. Majster. Tylko trzeba kultywatorem, nie możesz od razu siewnika na to dawać. Stan nawożenia 3. Siewnik z kultywatorem, jak dasz, powinno też zadziałać. Tylko nie na głównej serii tego nie łapię. Bo na głównej serii nie ten. Nie mieliśmy moda jeszcze, jak kosiliśmy. Mieliśmy na. Nie mieliśmy. Na pewno na jednym polu było pewne. Nie mieliśmy, majster, jeszcze tego. Na głównej polu serii, na głównej mapie nie było, mieliśmy. Na tym, na samej górze. No nie było. Mieliśmy, ci mówię, kuźwa. A ja ci mówię, że mieliśmy. A ja ci mówię, że nie mieliśmy i ciul. W każdym bądź razie tutaj działa, jest już stan nawożenia 1, tak jak on kultywuje, to jest od razu nawiezione. I jest gitara. No tak, bo to tylko jeżeli zakultywujesz to, a jeżeli wrzucisz to do... No to później zobaczymy, dasz sobie zobaczyć z ciekawości na serii głównej, w sensie na mapie tej podstawowej, czy... Bo wiesz, czy... że... No, że pierwszy oprysk poszedł, tak jako pierwsze nawożenie. No i zaraz znajdę ci na filmie, że to już się robi. Dobra, nie marudź. Ja lecę do Muele, a tak jak mówię, no w dzisiejszym odcinku w sumie będziemy tak bardziej troszkę tutaj ogarniali, bo no dawno nie było odcinka i troszkę nam się pozapominało to naprawdę, cośmy tutaj robili. Znaczy pomijam to, że oczywiście ostatnio ogarnęliśmy łowieczki, ale pozapominaliśmy w sensie takim, że no wiecie, że no. No, cóż, ja będę wam mówił, tutaj dużo mówił, po prostu, no, zapomnieliśmy, jakie były nasze cele, możecie nam nasze cele, nie, czekaj, tu mieliśmy, cośmy mieli teraz za cel? Tutaj. Nie wiem, że na pewno były owce, a po owcach, I don't know. Co tu było, tak, co my teraz tutaj potrzebujemy? Kombajn też chyba był, kombajn już jest. Halo, Pingi! O. Coś się z internetem stało i oczywiście rip internet, było to w jednym z ostatnich filmów. Siostra biegiem wróciła. Nie, rip internet, no bo Pingi podskoczyły prawie że do stu. No ale dobra, mało ważne, w każdym razie. Jestem, panie panowie, już na miejscu. Wysypujemy, sprzedajemy tego rzepaka, dostaniemy zawsze za to no, kilkanaście dobrych tysięcy, jak nie kilkadziesiąt, mogę powiedzieć. Dobra, tylko gdzie jest Ciapong? Mamy Ciaponga. Przyspieszamy Ciaponga. Ty, to mogłeś wziąć też tą moją przyczepę od razu na jęczmień. No ale dwoma naraz to ja bym się zajupcił, można byłoby rzec. Czekaj, ja już wracam, bo... Jak się wyłączało pracownika? H? Nie, Boże, Kontrol strzałka w dół. O, dobra, działa. Lecimy sobie, cofamy się po tego rzepaka. O, w sumie to dawaj, jedź szybko ten. Ja podjadę Ciapongiem. Nie, dobra, ja to sprzedam
8 mniej ja. A 8, to jak 8 mniej to 7. Nie ma sensu. 7 dolców mniej. Myślałem, że więcej. A nie, ty mówiłeś zresztą, że coś tam, że mała różnica, no. to dobra, to sprzedaj. A mamy 14,5 tysięcy litrów na sprzedaż. To mało co, że tak powiem, poczujemy różnicę. No. Dobra, w każdym bądź razie, majster, ja tego rzepaka sprzedaję, no bo mówię, rzepaka tutaj jednak jest różnica prawie 400, więc... No, tutaj, to tak. Tutaj trzeba o to zadbać. Pierwszy raz w ogóle będziemy chyba tutaj na Czeponu sprzedawali cokolwiek, nie? Nie, ja sprzedawałem. Aha. Bo na pewno coś już zawoziłem. Albo po prostu tam jest rzepak wsypany do tego. Nie, tu jest już. 12 Nie, to był już sprzedany. To musiał być już sprzedany. No to dobra. Bo ja pamiętam, że już tam jechałem do Czeponga. I nawet ty chyba sprzedawałeś. A możliwe? A nie pamiętam. Dobra, mało ważne. W każdym bądź razie, panie panowie, lecimy tutaj szybciutko jeszcze sprzedać. Czemu ja znowu przyspieszyłem czasa? Co za głupie pingi. Bo ty to ty. Lecimy. Muele, Boże, ja całą mapę, Muele, fantastyko. No, dobra, ogarnąłeś ten header? Czy nie bardzo? Ogarniasz, widzę. Na farmie już. A, dobra, myślałem, że jedziesz dopiero po niego. Ja już zboże wiozę. A, bardzo, bardzo dobrze, pracowity człowiek, pracowity człowiek. Nie to jak lubię. Ty. Panie kolego, kto jedzie właśnie sprzedać nasze piękne zboże i dostanie za to 20 parę tysięcy? Ja się pytam. Ja w międzyczasie już robię drugą rzecz, czyli wcześniej... Cio. Zabrałem header, teraz zjadę sprzedać. Nie dyskutuj ze mną. Sprzedaję. Stop! Powiedziałem. Bo co? Bo wiesz, że ja mam rację, tak? No. Cio. No. Dobra tam. Bo jeszcze w złym świetle wypadnę. Przed kim? Przed oglądającymi. Dobra. Panie panowie, sprzedajemy tego rzepaku. Rzepaka. Stój! Halo, rozładuj. Dobra. Halo, I need sell this. Halo, mietku? Jak ja mam to wysypać? Dlaczego mi się nie wysypuje? Halo. No mi też się nie chce wysypać. O, wysypuje się, dobra. Z 5000 zrobiło się 23, czyli dostaliśmy 28. Nie jest źle. Powiem ci, że nie jest źle. Dobra, czekaj, ja wsiadam do Czeponga. Kontrol strzałka w dół. Kwestia jest taka, że jak biorę i nie mogę samego nacisnąć. A weź mnie to, puszczaj. Czekaj, spróbuję. Nie, no powinienem w tym miejscu, no puść masz. No to tu się sprzedaje, no masz. Puść mnie. Jak ty nie miałeś... Czemu masz odłączone w ogóle? Ciulu. Gdzieś tutaj masz sprzedane. Na pierwszej. Na pierwszej nie było nic. A. Znam drugiej tylko. Jak biorę kontroli, to po chwili cofa. Tak. To jest ten, bo nawet masz nazwę. Agrazius. Czekaj chwilę. Ja otworzę drzwi, bo to mi się absolutnie nie podoba. Tobi! Dobra, Ajem, ogarnąłeś to? Zaznaczyłem sobie to na minimapie i zielony punkcik mam z drugiej strony. Brawo, ty inteligencie. Ale z tamtej strony też jest jakby do sypu. Chyba, że tu jest ze zwierzętami? Nie. Ale... Coś w Agrasiusie też musi być tam sprzedawane. Czekaj, co tu może to być sprzedawane? Nie, zwierzęta są u góry. To jest Agrasius. Widzę. No to wie? To może. No ale. Czekaj, tu coś pisze. Aufenthalt im Gefahren Bereich Verboten. Nie wiem, co to znaczy. Nie miałem nigdy Niemca, więc się nie powiem. Rauchen Offens. Możecie napisać, bo wy pewno. A tu nie jest po prostu waga. Serio? Na ale to wychodzi. Tak, bo za tobą jest licznik. No właśnie, ale poczułbyłyby tutaj te znaczniki? Oznaczenie, w jakich miejscach łapie waga. To jest mądre, ci powiem. To ma sens, powiem ci, że to ma sens. Dobra, w każdym bądź razie, czekaj, majster, mamy 49 tysięcy. Zadecydujmy może, co my teraz kupujemy, dobra?
Może jednak coś już było zadecydowane i poczekamy na odpowiedź od widzów. A bardzo dobrze. Widzowie, napiszcie proszę w komentarzach, cośmy tutaj mieli zadecydowane, co my kupujemy, bo my w sumie nie wiemy. Tak po prostu. Dobra, maestro, czekaj. Sztejrem to ja tutaj nie posieję. Gdzie mamy w ogóle siewnik? Ktoś mi powie? Możliwe, że gdzieś w garażu. Zobacz sobie na przykład na mapie. Siewnik, siewnik, chodź tu do mnie. Bo cię zaraz... Raczej tak cię nie polubi. Okno dzwonne. Rapid A. Gdzie jest Rapid A? On na polu, gdzie tam nie stoi? Czekaj, czekaj. Zrestytowałeś go. Cię kuźwa pizgnę kiedyś. Przecież przybierzemy to później z tej podstawowej, z tej mapy. Przecież to zresetowane będzie. To przecież będzie sobie stało. My na razie tego nie potrzebujemy. A idź pan w ciul z tobą, kuźwa. Co ja? Przecież ostatnio razem tutaj nagrywaliśmy. Pierdziele, no dobra, co zrobić? Pierdziele taką współpracę. Dobra, panie, panowie. I Patryku, jadę po to. Czego? No co znaczy się, no? Bo... Powiem ci, że ja już mijam 52. To, ale ty jedziesz po co? Po siewnik? No, siewnik. Gdzie ty jesteś? A tutaj jesteś. No, mam trochę przewagi. Ja też jadę. Nie? No to fajnie, weźmiesz coś innego, bo tam jest więcej rzeczy. Tam jest sporo rzeczy jeszcze, bo to są generalnie nasze zakupy nadal po tym wydatku milionowym, który oczywiście był z okazji tego, że zebraliśmy wszystkie sztabki tam na singlu kiedyś na live'ie. No i panie, panowie, jeszcze po prostu nie wszystkie maszyny są zwiezione, bo generalnie Patryk stwierdził, a przecież będzie z tej naszej przyszłej farmy o wiele szybciej zwieźć to wszystko, więc... Powiedziałem tak, bo musiałbym to samemu zwozić, a tak to po prostu zostawiłem, żebyście to kiedyś zwiózł, bo to by się tego nie chciało. Taką mam wymówkę. No. Maciek, ktoś uwierzy. No? Właśnie się boję tego, że bardziej tobie uwierzę, bo niż mnie. No ale coś. Kultywator tu jest fajny, większy. Co tu jest? Kultywator duży. No ale tam leci stary kejsik XL-ka. Więc i tak nie dałby rady tego uciągnąć, więc póki co no to... No dobra, no to inny. No ale to wziął. Resztę pól ogarniemy tym po prostu, nie? Tylko też, majster, powiem ci tak. Co? Chodź tu, jak już przyjedziesz. Co ty byś tam znowu zrobił? Ija! Kuźwa, obejrzyjcie sobie odcinek w sobotę. Nie dość, że ze względu na informację tą, o której właśnie wcześniej mówiliśmy, to dodatkowo ze względu na to, co Patryk zrobił, jak tylko wsiadł do Waltry. Wystarczyło, żeby wsiadł. Wsiadł i już był rozpiździel. Z tym człowiekiem się nie da. Chodź po prostu tu szybciej. Z tym człowiekiem się nie da. Z której strony ty jedziesz? No kuźwa, od tej! Jak ja mam jechać od tego? Przecież ja jechałem John Deere'em od tego. Już pomijam, że przyczepy dobra. Nie wziąłem i zostawiłem przyczepę przy... Czyli będziesz musiał po nią jechać. Tak. Kuźwa. Czemu tu brama jest otwarta w naszej przyszłej no, farmie? Ja jeszcze wjechałem. Nas okradną i co? Ja tam ten dwie. Podejdź tu. Gotowy? No. Ija! Dobra, weź odjedź, weź siewnik może lepiej. O ile w ogóle John Deere to uciągnie. Boże. A, myślę, że odcinek będzie się nazywał Koń w Farmingu, po prostu. O, koń Rafał jak był. To będzie koń Patryk. O. Nie no, John Deere jakoś tam daje radę, ale widzę, że tak, to i tak no, John jest rewelacja. Jest mocniejszy, dlatego kupiliśmy. Ale nie no, i tak obciążnik do przodu byłby potrzebny, ci powiem. No. Syku. Bo lekko go i tak rzuca w górę. Dobra, w każdym... Jaja zbiorę. Co? Jajka zbiorę. Nie zbieraj jajków, bo to nie nasza farma, złodzieju! Jestem lisem, a nie, lis to kury je. Dobra, to tam... Dzieci kury wezmę. O, ja jestem lisem, który lubi takie jeszcze młode. Bardzo młode. Jeszcze nie urośnięte w ogóle. O. Nienarodzone, ale po prostu.
No, w sensie takie jeszcze za małe. A może to są już pisklęta w jajku. No. Mało ważne, nie słuchajcie co dzisiaj pisoli, bo to szkoda, jak to się wypowiedział pan Zbysiu, szczępić ryja. W każdym bądź razie, panie panowie, my lecimy na farmę i ustawiamy tego. Tylko powiem ci, że z tym nawożeniem przez tym poplonem tak zwanym, tak? Dobrze mówię? Chyba tak to się nazywa. Jakoś tak. W każdym bądź razie, możecie napisać, jak dokładnie się to nazywa. W każdym bądź razie chodzi o to, że będzie lipa, bo no, jak kosimy, to nie zawsze jak gdyby idealnie jest to wysypane po całości, tak? Rozsypane, można by nazwać. No i też będą takie plamy z, uznajmy, podwójnym etapem nawożenia, z drugim etapem, a nie z trzecim, nie? Ale to myślę, że nie ma sensu się bawić jakoś tam w poprawki i po prostu jak będzie, tak będzie i tyle. A jakby to działało w taki sposób, żeby się wzięło modna widły, którym można rozwalać belki ze słomą i w tych miejscach posypać to i by działało? Nie sądzę. No, bo to inaczej wygląda rozsypana słoma. Co ty robisz znowu? Uff, wyjechałem, nie? Obawiam się, że chciałeś wjechać do wody i umyć maszynę. Co miałem właśnie powiedzieć, że tak nie dbasz o maszyny i są tak brudne, że aż woda je sama ciągnie do siebie. Dobrze, że nie pojechaliśmy tą samą drogą, co jedzie. No, ale ja w każdym bądź razie, panie panowie, w sumie to w tym odcinku działo się wszystko i nic. Słucham. Mogliśmy od razu nasiona kupić i wsypać. On jest pusty. No, więc panie panowie, dziękujemy wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. My tutaj sobie zrobimy leciutkiego, malutkiego timelapsika, poogarniamy poza nagraniem to, co poogarniać powinniśmy. Generalnie będzie fajnie. Zobaczycie to oczywiście wszystko na nagraniu, jak najbardziej. A tymczasem ja się z wami będę żegnał wraz z Patrykiem. Dziękujemy i pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że się odcinek podobał. Jeśli tak, to oczywiście łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. A my idziemy się użalać nad nami, jak to nie potrafimy zaplanować sobie pracy. I tyle tak. Po prostu. Tak więc bajo, info, targa graniczek już w sobotę. Na pole. A dlaczego tam, jak ja tutaj kultywuję? Gdzie ty kultywujesz? No to tu, no to dobra, no to jadę tu i już. Czekaj. A właśnie, w ogóle, szybki jeszcze test, tak przed pożegnaniem się. Rozłóż i czy na pewno nie ten, czy na pewno nie, no, nie daje nawozu. Jak tylko tego case'a jeszcze przedstawię. Tylko czekaj, muszę włączyć dwie rzeczy, czy na pewno jest tak, nakup? Tak, żeby pracownik sobie sam tam ogarnął. Nasion i tu nawóz, okej. Okay. No, dobra. Ja to sobie ładnie rozłożę. Ale czekaj, bo tutaj pracownik, ja i co mamy siać tu? Co mamy tu siać? Tutaj, a co teraz było tutaj? Jęczmień. To zasiejemy teraz soję. Słonecznik. Soję. Dobra. W którym ci się zmienia nasionno Y? Y. Co, chcesz soję? No. To jest taka fasola. No. Dobra. Uwaga, puszczam H. Aha, musisz najpierw napełnić narzędzie. Uwaga, ruszyło. O! Cofnij. Aha. Ten nie ma kultywatora, czy co? Co? Poszło H, on tu to jest jako teraz znowu zasiane, że czekaj, rośnie, czekaj, czy coś wyjdź. Coś nie poszło. Co ten ciągnik robi? A, poprzecznia. To jakby skitu, jakby kultywatora nie miał. No. Znaczy nie, no sieje jak gdyby pod spodem, co? No nie, no przecież ten siewnik ma kultywator, na pewno, no ma. Przecież ta leżówkę z przodu i to powinno normalnie w farmingu działać jak kultywator. No. Czyżby ten mod się mu lekko bugował? Maybe.
A czekaj, jak zobaczymy sobie według rodzajów roślin, jest zasiana tutaj soja, no? Jest? Mhm. Czyli złapało. Mhm. A poziom nawożenia? Chyba nie. Tak jakby nie złapało, tak? Mhm. No czyli widzisz, że jestem mądrzejszy. Ale no i tak generalnie wychodzi na to, że się buguje po prostu modyfikacja, więc... No. Na jedno wychodzi, można było powiedzieć. W każdym bądź razie, jeszcze raz się żegnamy, dziękujemy za uwagę, co tak. Z tego, że przeciągnęliśmy kolejne 5 minut. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Bajo, bajo.